Siema, to ja. Ten kot, co jest śmieszny niby, ale taki jest cringe'owy. A w dzisiejszym odcinku chcę opowiedzieć o strasznej historii, którą opowiedział mi kolega zwany Paweł. Paweł to był niezwykle intelektualny osobnik. Ponadto miał 200 IQ, dzięki czemu zdał egzamin gimnazjalny ze 100% wynikami. Okej, Paweł był niezwykle zajebisty, inteligentny. Umiał dużo rzeczy, matematykę między innymi. A to jest jego życiowa historia. A więc Paweł mi kiedyś opowiedział, że był sobie w tym lesie, nie? I w lesie było takie drzewo. I w drzewie była taka dziupla. Jak taka wiewiórka tam chodzi, to tam ma orzeszki. I Paweł pomyślał sobie, że włożę tam coś do tej dziury. A więc Paweł postanowił coś tam włożyć. I co włożył? Włożył tam swojego tam i podobno, gdy go wyjął, Śmiesznie głośno mówimy. podobno gdy go wyjął, już go nie zobaczył. Został ucięty. Ktoś uciął ptaka Pawła w dziupli. Paweł jakże zdegustowany ową sytuacją, iż jego ptak został odcięty. Wydaje mi się, to znaczy opowiadał mi jeszcze o takim czymś, że przedtem, jak wszedł do lasu, zauważył taką babcię ze znakiem takim, jak są bezdomni, to tam na przykład mają napisane, że na piwo, czy na tam chyba chleby, biedaki. I chodzi o to, że Paweł widział taką babę. Stała ze znakiem i tam było napisane: dziuple to nie. Jak w dziuple to nie ma. Nie ma siusiok. Paweł, gdy to zauważył, niestety straciłem zasięg. Wybaczcie. Także Polska Pana już naprawił. Podobno musiał naprawić tutaj Wi-Fi, bo tam wieje nam mocno. Do tego siedzę taką lampką śmieszną. Powiedz coś. Z Polski klapku. O, Siema. pokażę gębę swoją. Nasz Swoją. Moja gęba? O. To jest moja gęba. fucking dom. Who do the god? To ja. O, więc tak. Paweł, jak zobaczył tę babę, oczywiście pomyślał, że ona jest zjebana i tak dalej. Nie wiem, czy Polska Pana, mówiłem ci tą historię, nie? Kiedyś. Mówiłem ci. Plagi. Plaguinkę? Pokaż. Pokaż plaguinkę, daj, Nie. pokaż. Pokaż, kurde. A, masz. Czekaj, losujmy chorobę jakąś. Kurwa. Cicho, chcę zobaczyć. Czekaj, bo... Daj. Wiem, co to jest. A więc Paweł zignorował oczywiście tą babę z tym znakiem. Poszedł do lasu, gdzie zdarzyła się owa historia, co mówiłem minutę temu. Wow, pasuży to wybrałeś. Pasożyta. No. No i Paweł. Historia mówi, że Paweł już nigdy nie znalazł swojego małego. Smutne. No, smutne. Jeszcze chciałem powiedzieć, że pamiętam kiedyś, jak klonka mężysty mi się wołał do domu. To było takie straszne moim zdaniem, ponieważ on miał nóż chyba wtedy i powiedział mi: Esta la casta, mista la posta. Być może, nie wiem co miał na myśli, być może był członkiem kartelu narkotykowego meksykańskiego. Nie, on był w kulcie. W kulcie, jak to się W mówi. kulturze? Kulturze? Nie. Albo Nie, w jakiejś sekcie. nie. Tak, on był w sekcie. Jak ci ludzie wierzą w szatana. Tak to się mówi. Wierzą w szatana. Kult. Wierzą w szatana. Wierzą w szatana. Wierzą w szatana. Wierzą w szatana. Wierzę w szatana. Wierzę w szatana. Kastkuba. Jesus, he Cześć. does. Cześć, Kastkuba. To ja. Kot. To ja, kot. Słuchaj, Kastkuba. To ja byłem odpowiedzialny za wszystkie wypadki, zamachy.
na klona kamerzysty, to ja byłem nim. Jestem zły, że odkryłeś moją tożsamość. Ale moja gęba wygląda pod tym światem śmiesznie. Okej. No niestety... Widać. Cameraman. Nudzi mi się ogólnie, bo nie ma prądu, wieje mocno. Kastkuba 2006, potrzebujemy naszej pomocy. Nie wiem, co mówię. Okej, to mi się wydaje, że to było na tyle. Ale ładny księżyc. Ładny księżyc. Co? Ładny księżyc, chyba. Ładny księżyc. Wow. Ładny księżyc. Dobra, to było chyba na tyle. Pelo, elo. Elu wino.